obecność. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję także przedstawicielom mediów i rozpoczniemy taką konferencję prasową. Mamy tutaj zacnych gości. Są dzisiaj z nami pan prezydent Maciej Glamowski, ale witam również pana posła Tomasza Szymańskiego, pana tutaj Roberta Malinowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kowarowskiego, panią radną Helenę Wagniewską, pana radnego Mariusza Żebrowskiego oraz pana dyrektora Eugeniusza Majenkę. Każdy z tych Państwa tutaj coś ciekawego opowie, a ja poproszę najpierw pana prezydenta. Panie prezydencie, oddajemy dzisiaj uroczyście inwestycję, którą zabiegał pan długie, długie lata. Bardzo dziękuję, szanowny panie pośle, drodzy koledzy samorządowcy, z panem przewodniczącym, ale przede wszystkim ludzie z Tomilu, ludzie związani z tym miejscem wraz z ostatnim żyjącym dyrektorem, panem Eugeniuszem Majenką. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że przyjął pan nasze zaproszenie. Witam też przedsiębiorców, którzy kontynuują tradycję dawnego Stomilu. Otóż, szanowni państwo, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Ja myślę, że to jest prezent dla miasta na święta, ponieważ mamy co świętować. Po pierwsze, oddajemy łącznicę. Łącznicę, o którą zabiegaliśmy od wielu, wielu lat. To, co powiedział pan rzecznik, pierwsze zabiegi zaczęły się już w 2011 roku, jeszcze w pierwszej kadencji, kiedy byłem radnym i mam tutaj taką osobistą satysfakcję, że wraz z radnym Pawłem Kapustą wtedy jako pierwsi zgłaszaliśmy potrzebę wybudowania tego łącznika. A przypomnę, że na początku lat 2000 niestety ówczesne zakłady GZP GUM Stomil upadły i praktycznie ten teren pozostawał taki nieskomunikowany, a dzisiaj wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Przypomnę też, że w tej kadencji dokonaliśmy rozbioru tak zwanego szkieletora, który został też przejęty przez Grudziądzki Park Przemysłowy i w ten sposób stworzyliśmy kolejne tereny inwestycyjne. Zatem dziękuję, że udało się tą inwestycję zrealizować. Dziękuję wykonawcom, którzy zrobili to w sposób profesjonalny. Dziękuję moim ludziom z Zarządu Dróg Miejskich, z panią dyrektor, że udało wam się to wszystko spiąć, a wiadomo, że nie było łatwo. Dziękuję projektantom. Dziękuję też tym, którzy zaangażowali się w finansowanie, bo ta inwestycja kosztowała 14 milionów złotych, z tego ponad 4 miliony pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, a więc trzeba było tutaj przejść całe skomplikowane procedury, ale to się wszystko nam udało i dzisiaj mamy co świętować. I to jest pierwszy powód do świętowania. A drugi to jest to, że dzisiaj też otwieramy oficjalnie rondo, które nosi nazwę Ronda PPG, czyli Polski Przemysł Gumowy Towarzystwo Akcyjne w Grudziądzu. Otóż to ta firma powstała w latach 20. XX wieku, w 1923 roku. No, w kolejnym roku byśmy obchodzili stulecie. Firma, która odegrała niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy Grudziądza. Ja przypomnę, o tym będzie jeszcze mówił oczywiście pan radny Mariusz Żebrowski, historyk, ale ta firma już w okresie międzywojennym zatrudniała kilka tysięcy osób, rozwiązywała problemy bezrobocia na terenie Grudziądza, szczególnie bezrobocia wśród kobiet. W okresie powojennym zatrudniała w swoim szczytowym rozwoju ponad 7,5 tysiąca osób. To dzisiaj jest w ogóle niespotykane. Ja powiem coś więcej, to właściwie nie była firma, to nie był zakład, to było chyba coś więcej, dlatego że ja pamiętam jako dziecko, przecież Stomil miał swój ośrodek zdrowia, miał swój żłobek, swoje przedszkole, miał swoją stołówkę, swój ośrodek wypoczynkowy, przecież do dzisiaj mówimy, że jedziemy do Rudnika na plażę Stomilowską. Miał swój ośrodek taki też wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze, a więc to było coś więcej niż tylko zakład. Ja nie znam chyba rodziny w Grudziądzu, która nie byłaby związana z dawnym Stomilem. Powiem szczerze, że też się czuję jednym ze stomilowców, ponieważ chodziłem do przedszkola ówczesnego Stomilu na ulicy Piłsudskiego. To prawda, moi rodzice nigdy tam nie pracowali, ale to było wtedy przedszkole zakładowe. A więc dzisiaj jest też święto ludzi z Stomilu, ludzi, którzy oddali swoje serce
całe spędzili często życie zawodowe. I się bardzo cieszę i dziękuję Państwu radnym, dziękuję Panu Radnemu Żebrowskiemu, że podjął inicjatywę jako szef komisji, która zajmuje się nazewnictwem ulic w Grudziądzu, że przeprocedował właśnie, a radni przegłosowali nazwanie tego ronda w sposób taki historyczny, charakterystyczny dla Grudziądza jako rondo PPG, czyli Polski Przemysł Gumowy. A zatem, Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za obecność i myślę, że ta droga będzie służyła długo, a plany mamy też ambitne, dlatego że ta droga jest fragmentem większej układanki, tak zwanej drogi dworcowej, a więc już teraz niebawem będziemy projektowali fragment ulicy Dworcowej, dalej w kierunku Alfy, no i tutaj w kierunku parowozowni, więc ten teren jest terenem rozwojowym. Tak samo będzie rozwijana sieć tramwajowa, gdzie planujemy tutaj też budowę nitki tramwaju, takiej pętli, która się utworzy i połączy z placem Stycznia. Słuchajcie Państwo, coś jeszcze chciałbym dodać, kończąc już, że ja się też bardzo cieszę, że widzę tutaj przedsiębiorców, którzy kontynuują działalność dawnego Stomilu, bo Stomil upadł na początku lat 2000, ale to nie znaczy, że na tych terenach się nic nie dzieje. Dzisiaj, zobaczcie, funkcjonują takie firmy jak Wadain, jak patrzę tutaj na kolegę Lemigo, Savex, Promet, Grudziądzki Park Przemysłowy, Lubawa S.A., Lab Connecto, wiele firm można by tutaj jeszcze wymieniać, STEK chociażby, wiele firm, które dzisiaj może nie zatrudniają 7,5 tysiąca osób, ale myślę, że na terenie dawnego Stomilu spokojnie pracuje pewnie koło 2 tysięcy ludzi, jakby to wszystko dobrze policzyć. A więc dziękuję Wam, że dalej kontynuujecie, zatrudniacie Grudziądzan, że dzięki Wam miasto się może też rozwijać, bo jesteście płatnikami ważnych danin, ważnych podatków, a dajecie też stabilną pracę mieszkańcom, no i te tereny też zupełnie inaczej wyglądają. A myślę, że będą jeszcze lepiej, bo jeszcze jest tutaj, jeszcze są tereny otwarte do zainwestowania. A więc dziękuję, gratuluję i cóż, oddaję głos kolejnemu mówcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, szanowni byli pracownicy zakładów, szanowny Panie Dyrektorze, tak jak wspomniał Pan Prezydent, od samej idei, pomysłu do tego, ażeby powstał w tym miejscu łącznik, minęło zgoła 11 lat, ale jak Państwo widzicie, cel uświęca środki, do tego nałożona determinacja osób, do tego nałożone środki finansowe, bez których ta inwestycja nie mogłaby się tutaj znaleźć, odbyć. No i oczywiście to, że przygotowaliście Państwo dobrą dokumentację, firma wykonawcza stanęła na wysokości zadania, realizując ten łącznik do rondo w tym miejscu. Wam wszystkim należą się wyrazy uznania i podziękowania. Oczywiście Grudziądzanie będą przeszczęśliwi z kolejnej inwestycji drogowej, jakże ważnej, łączącej właśnie tutaj ten obszar. Jadąc z ulicy Warińskiego w sposób szybki, bezproblemowy, będzie można przebić się do centrum. Także na bieżąco Grudziądzanie również będą mogli, podróżując tędy, oczami wyobraźni, tak jak wspomniał Pan Prezydent, wspomnieć sobie zakłady przemysłu gumowego. Pan Prezydent powiedział, że no, chodził do przedszkola, no ale nie ma chyba w Polsce osoby, która w latach 70., 80., idąc na lekcje wychowania fizycznego, nie brała w nich udziału w tak zwanych PPG-ach, czyli w trampkach z Grudziądza. Pamiętam do dzisiaj te reklamy. Ja mam piątkę z WF-u i trampki z Grudziądza. Pamiętam te tratwy, pamiętam szereg przyrządów, urządzeń, tratwy, pontony, z których materace, z których Grudziądz po prostu słynął. Dlatego to rondo było skazane na tą nazwę. Serdecznie dziękuję radnym Rady Miasta Grudziądza i całemu temu sztabowi inicjującemu, żeby właśnie ku pamięci zakładów, ku pamięci pracowników to rondo zostało uczczone tą nazwą. Serdecznie się cieszę, każda inwestycja, która dodatkowo usprawni ruch w Grudziądzu, jest niezwykle ważna. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla projektantów, wykonawców, no i oczywiście za to, że znaleźliśmy na to pieniądze. Wszystkiego dobrego.
Witam Państwa. Ja nie będę robił wykładu tutaj, bo to się mija w ogóle z pogodą, którą mamy w tej chwili. Chciałem zaznaczyć tylko, że mamy w tej chwili broszurkę, która w pewien sposób ten rys przedstawia. Zwrócę tylko uwagę na ten okres 1923-2001, kiedy zamyka nam się klamra funkcjonowania tego zakładu pracy z punktu widzenia formalnego. Chciałem tylko się odnieść do kilku takich szczegółów, drobiazgów, o których także już wspomniał Pan Prezydent. Proszę Państwa, to ten zakład pracy nie był tylko zakładem pracy, to nie była tylko fabryka, to nie było tylko miejsce pracy, ale w zasadzie, tak jak tutaj Pan Prezydent wymienił, funkcjonował przy tym żłobek, przedszkole, praktycznie szkoła przyzakładowa, ośrodki czasowe, praktycznie można powiedzieć tak, w pewien sposób to było własne miasto w obrębie Grudziądza, które kształciło, które dawało możliwość funkcjonowania, życia, budowania nowej rzeczywistości. Sprawdziłem także sobie kilka szczegółów. Jeżeli tutaj padły tego typu sformułowania jak tratwy pneumatyczne, one są używane do dnia dzisiejszego. To wystarczy sprawdzić sobie w tym momencie w internecie, nie ma problemu, sobie można znaleźć, że tratwy z Grudziądza są rzeczywiście dalej na wyposażeniu, one dalej funkcjonują. I odniosę się jeszcze do paru drobiazgów. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Pierwszy zakład, chyba na Pomorzu, jeśli nie szerzej, w którym zatrudnionych było 56,7% kobiet. To jest potęga. Takich zakładów praktycznie nie było. Kobiety nie zajmowały aż tak procentowo wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o przemysł polski. Czy to będzie przed wojną? Po wojnie to troszeczkę się zmieniło, ale przed wojną nie było takich zakładów pracy. Można powiedzieć, że w tym wypadku mamy do czynienia ze swego rodzaju ewenementem umożliwiającym kwestię uzyskania praw do samodzielnego funkcjonowania. Także to jest jeden z takich aspektów, o którym się bardzo często zapomina, a o którym warto pamiętać. Sprawdzając, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zerknąłem sobie także na ten okres, zwłaszcza krótko po wojnie, jak wyglądała sytuacja, jak zakład próbował się odbudować po zniszczeniach wojennych. Mamy informację, że zakład był zniszczony w 70% i niestety, ale w 1946 roku na terenie zakładu wybuchł pożar, który zniszczył jeszcze dodatkowo część obiektów oraz uszkodził część maszyn, więc te zniszczenia były o wiele większe niż te, które zostały obliczone na 1945 rok. Wychodzę z takiego prostego wniosku, proszę Państwa, to cóż, że ta fabryka przetrwała, że udało się ją odbudować, że mogła funkcjonować dalej. I jeszcze jedna rzecz, żeby nie zanudzać, powiem w ten sposób, jako przewodniczący Komisji Kultury. Tutaj radny Miedzianowski, radna Bagniewska składali wniosek i podkreślę jedną rzecz. Nie było żadnego problemu, aby przeprocedować to, tą nazwę tutaj i w zasadzie można powiedzieć w ten sposób. Miło się pracuje nad czymś takim, co jest jasne, czytelne, od początku do końca dla wszystkich zrozumiałe. Ja dziękuję Państwu. Jeżeli będzie potrzeba, to wykład oczywiście historyczny będzie można zrobić, ale nie sądzę, żeby w tych warunkach on był potrzebny. Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Dyrektora Eugeniusza Majenkę. Pan Dyrektor całe swoje życie zawodowe związał z zakładami od 1949 roku jeszcze jako uczeń, a w latach 1980-1990 jako dyrektor naczelny. Panie Dyrektorze, poproszę o kilka słów. Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni i Szanowni Goście. Jest mi niezmiernie, szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tak wspaniałej uroczystości u schyłku swego życia. Jestem bardzo zadowolony z decyzji, jaka zapadła, bo zostanie jakaś pamięć o tej bohaterskiej, dobrej załodze. Załoga była wspaniała, zarówno pracownicy, jak i kadra techniczna, kadra kierownicza. To byli wspaniali ludzie. Powstało wiele bardzo ciekawych wyrobów. Nie mówiąc już o tym, co przedtem wspomniano, w tych tenisówkach czy trampkach. Ale ja tu pragnę jeszcze wspomnieć o jednym wyrobie, mianowicie tratwach ratunkowych, które były na wszystkich właściwie jednostkach pływających, a które dopływały do prawie że wszystkich portów świata, rozsławiając grudziądzki Stomin. Wówczas już Stomin, no bo te tratwy powstały nie wtedy, kiedy to była nazwa PPG, ani Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego, ale kiedy w nazwie tkwił już tkwiła nazwa Stomin.
rondo, które dzisiaj zostanie oddane do użytku, stanie się swego rodzaju pomnikiem ku pamięci tej załodze i tych ludzi, którzy pracowali w Stomilu. Będzie jednocześnie wspomnieniem i również będą nasuwane pewne refleksje z tego życia, które wielu pracowników przeżyło w tymże zakładzie. Tutaj przedmówcy mówili o wszystkim, co było w zakładzie, a ja jeszcze pragnę już tak podkreślić, że oprócz tego wszystkiego, co Grudziądz miał i czym dysponował Grudziądzki Stomil, jeszcze było małe gospodarstwo, które miało hodowlę trzody chlewnej, a była ona zaopatrzeniem dla własnej stołówki. Także byliśmy i tutaj prawie samowystarczalni. Także chyląc dzisiaj czoło przed tymi, którzy pracowali i tymi, którzy jeszcze żyją, a już niewielu ich zostało, że to rondo jest czymś, co będzie zawsze odnosiło się i wspominało drogę PPG. Jeszcze raz chciałem podziękować tym, którzy spadli na ten pomysł i tym, którzy zaaprobowali, bo ta załoga zasługiwała na to i zasługuje, i jeśli mogę wyrazić ich zdanie, i będzie wdzięczna wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego ronda. Dziękuję bardzo. Z zakładem związała się pani radna Helena Bagniewska. Pracę zawodową łączyła z aktywną działalnością na rzecz związków zawodowych. Pani radna, zapraszam serdecznie o podzielenie się z mediami, ze wszystkimi swoimi wrażeniami. Panie prezydencie, szanowni goście. Tak jak już tu wspomniano, oczywiście od 1964 roku zaczęłam pracę w Stomilu. Nie pracowałam na produkcji, dlatego szkoda, że dzisiaj nie ma Grzegorza Miedzianowskiego radnego, ponieważ on więcej zajmował się po prostu całą produkcją. Był też w związkach, często tam po prostu chodził, odwiedzał. Ja z kolei swoje lata spędziłam w biurowcu. I miło mi teraz jeszcze patrzeć, został mi tylko pan jeden dyrektor, do którego po prostu też tam należałam. Także wspaniale to wszystko dzisiaj tu przedstawił pan prezydent, pan dyrektor. Nie wiem, co już więcej powiedzieć. Jestem wzruszona tym, co po prostu byłam też inicjatorką tego ronda, ale nie spodziewałam się, że on tak pięknie wyjdzie, że on tak pięknie będzie wyglądał i na pewno będzie tu dużo mieszkańców odwiedzało ten teren, ponieważ Grudziądz jeszcze posiada, ma jeszcze tych pracowników. Tu widzę też koleżanki, tam, których nie znam, ale z twarzy znam. Także po prostu naprawdę wspaniała rzecz, piękna sprawa i znowu coś będziemy mogli więcej do Grudziądzu pokazać. Także wszystkim, którzy tu obecni są, dziękujemy, my jako radni, ponieważ pan prezydent nas poparł i to rzeczywiście pięknie to wyszło. Także życzę wszystkiego dobrego i zapraszam zawsze na ten spacerek tutaj właśnie do tego ronda. No, poproszę jeszcze o kilka zdań w takim razie odnośnie tej inicjatywy pana przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kowarowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Mowa moja będzie krótka. Przede wszystkim chciałem się skupić na tym, żeby serdecznie powitać pracowników, którzy tutaj dzisiaj z nami uczestniczą w tej uroczystości, oraz pana dyrektora. Natomiast szanowni państwo, powiem to typowo jako samorządowiec, tak? I jako kolega, bardzo dobry, mam nadzieję, kolega naszej radnej Krystyny Heleny Bagniewskiej oraz Grzegorza Miedzianowskiego. Jestem dumny z tego, że te osoby lewicowe, o poglądach zawsze lewicowych, które wspierały ludzi i w tamtych czasach, i w tych czasach, jeżeli tylko mogą, służą radą i te osoby się przysłużyły do tego, tak jak wspomniał radny Mariusz Żebrowski oraz pan prezydent, że dzisiaj możemy tutaj stanąć i otwierać to rondo i cieszyć się. Myślę, że cieszyć się z tego, że to rondo
jest imienia dawnej firmy, dawnego GZP Boom Store. Jednym słowem, jeszcze raz serdeczne dzięki i gratulacje dla Krystyny. Krystyno, naprawdę dla Ciebie gratulacje i dla Grzegorza. Dziękuję bardzo.